do reprezentacji Norwegii w biegach narciarskich. No. No to nastąpił tak oto dziś fotowypad i będzie debiut narciarstwa biegowego, przynajmniej mój. W życiu na narty nie jeździłem. Znaczy nie, no za Szkuta to tam z jakiejś górki na jakichś takich nartach to jeździłem, ale to było dawno temu i w sumie nieprawda. Także zobaczymy, jak to będzie przy jeziorku właśnie fotka pstryknięta, przy Tajnesdal Vatne. Jeszcze skoczymy teraz do... nie do Ars, do Lauvik. Pstryknąć tam z przystani most. Jasny most, świecący most nad jasnym, świecącym fiordem. Czyli Lyse Bru nad Lyse Fjordem. I dalej jedziemy na Sirdal, tam gdzie to żona poszukiwała zimy i znalazła. My pojedziemy troszeczkę dalej, do miejsca, gdzie droga jest zamknięta w sumie od połowy września, chyba, o ile dobrze pamiętam, do maja. Także tam powinna być wyfrezowane te takie, te, jak to się pewno jakoś nazywa, specjalnie, nie wiem czy to szlak, no, podnarty biegowe, przynajmniej tam tak było, to i będziemy tu z pylnikiem próbować swoich sił w narciarstwie biegowym. I niestety źle zapamiętałem tutaj widok z tego miejsca. No ale to też dawno nie byłem, bo otworzyli nam tunel ze Stavanger, tam na drugą stronę to się jeździ tunelem, no ale nic, innym razem. I jedziemy dalej. Zostało nam na miejsce kilometrów 40 i 85 na sierak, do którego nie dotrzemy. Chyba, że jak raz byśmy sobie na nartach piknęli na sierak? Nie. Nie. Także jedziemy dalej. Nie dojechali. Nie, nie. Jedziemy, jedziemy i końca nie ma. No. Daleko. Daleko i pomału. Ale już jest biało dookoła. Znaczy droga suchutka.
ale jest biało, biegaczy wszędzie dookoła. No, a my jeszcze przez 10 minutek. Zaliczyliśmy tutaj, o, bo tu już ten sprzęty na nogach, zaliczyliśmy sobie taki tutaj zjazd, ale niestety uprzejmie informuję, że padło po drodze dużo niecenzuralnych słów. Tam jest jeszcze dalej droga, tutaj drogi jest dużo, ale tam nie idę, bo jak będzie trzeba skręcić, to mogłoby się okazać, że pojadę prosto zupełnie. Nie było potrzebnie normalnie, masakra. No. Mała rada, rady się nie wywalać, bo trudno jest spać. No, to wracamy i może sobie jeszcze raz tutaj po prostu zjedziemy. No, a w ogóle jacyś tu ludzie jeszcze, ale to żeby się nie worować, to trzeba poczekać, żeby ludzi nie było, no. Ojejku, no to nic, wracamy sobie w tamtą stronę i może przejedziemy jeszcze raz. No to dwa razy z górki zjechali i pewno będzie tyle na dzisiaj, bo już rączki boleją. No, ale tam z tej górki pylnik tam walczy dalej. Z tej góreczki normalnie żeśmy jechali, ale mi się tyłek czoł. Jak normalnie zjechałem pierwszy raz, to chyba się mniej bałem w drzwiach w samolocie przed pierwszym skokiem. No, bez kitu. Jest. Do reprezentacji Norwegii w biegach narciarskich. No. Także jesteśmy na miejscu, może jeszcze po jednym zjeździe zrobimy. Tak, żeby nie było, ale generalnie no, jest afer. Co mówisz? Kilka, bo... O. Co kilka? No w busa, w niego wjechałam. Aha. Witam. Kilka, też wjechałam. Witam. Tak, banda. Banda kalek narciarskich. Kaleki narciarskie. Nie, banda kiepikowa, to jeszcze jest... Albo sieroty narciarstwa, o, też może być. Nie, także tyle na razie. No, także byli. Widzieli? Śnieg jest. Dwa razy z górki zjechane. No, także na pewno trzeba do tematu wrócić, bo to może być w ogóle fajny sport. No, aczkolwiek, no, po płaskim. Najpierw po płaskim trzeba, bo to wszelkie stromizny są niewskazane. No, stromizny są niewskazane. Najlepiej było, wiesz, z kimś, kto umie, żeby pokazał. No, ale do tematu zapewne wrócimy. Nie wiem, czy jeszcze tej zimy, ale jak... tej zimy, to jest tylko kilka dni. Ale na pewno, a to później będzie jeszcze na pewno przez... No, bo to, tutaj ta droga to w maju otworzą, żeby można było dojechać do Lissabon i na Sierak. No, a tak to by było w ogóle najlepiej teraz dojechać do Lissabon. O 16 płynie... 3 godziny byśmy tu wsiedli. No to co? No to byśmy zjechali, to byśmy zakomarowali. A ja bym czytała. No, bo stamtąd płynie sobie stateczek później do samego Stavanger, a tak będziemy pedałować z powrotem te ile? 150 km w jedną stronę tutaj jest, także to się chwilę schodzi. Mamy godzinę 13. Będziemy na 15. Nie będziemy na 15, zapomnij. 16? Może 17. No, także mamy godzinę 13. Jeszcze w drodze powrotnej jakieś będą na pewno stopy na zdjęcia. Drona tu puściłem na chwileczkę, ale jakoś dzisiaj nie mam tleny fotograficznej, muszę przyznać. No, ale coś na pewno z tego wszystkiego, co tam popstrykałem, wybierze parę sztuk. Także co? Aha, znak uwaga biegacze narciarscy. No, także co? Turlamy się spokojnie ku domowi i się pewno jeszcze gdzieś tam... 4 godziny. No i gdzieś się tam pewno jeszcze odezwiemy.
hurt you, baby. Don't you say that I did on purpose, baby, no. W tak zwanej drodze powrotnej zajechaliśmy sobie do Magma Geoparku, kamieniołom generalnie. Tak wyjrzy, droga prowadzi między w ogóle takimi głazami. Zaraz wam to pokażę. O, taka to ścieżynka, tylko żeby mi jakieś auto zaraz nie rozbabrało. No. I tutaj druga informacja. O, a tam żeśmy byli, to są na Frafjordzie te Brufjellholene. Jest film. No, także parę fotek zrobię jeszcze, tylko się tutaj muszę gdzieś wyspindrolić na jakiś kamień. No ale jest zimno, jak mnie normalnie telepie, to szok, ale kurczę. Jak się jedzie, bardzo szybko się zmieniło z zimy na wiosnę. To tak na, nie wiem, na przestrzeni, na odległości, nie wiem, 5-7 km po prostu ten, zima, a lato. Ale to coś wrzucę z rejestratora. A tu jakiś taki kamień, co ja go wcześniej nie widziałem. Idę focić. Jest fajnie ciepło w samochodzie. No, masakra, jaki jest dziobal. Ja jestem jakiś. Nie wiem, że jest. Zmarzluch. Ale bo i to. Aha, i teraz tutaj mam wyjechać, a ja tutaj nie słyszę. No, tak na farta trochę. No, to teraz jeszcze dwa przystanki. Do zaliczenia miałem jechać tam, że tak powiem, w stronę przeciwną, bo tam są też kurczę ładne te jeziorka, ale tam już nie jest to konieczne, bo tam już i tak zimy nie ma, więc nie jest to żadna rzecz nagląca. Moi drodzy, nie pozostaje nic innego, jak się pożegnać.
dzisiejszy foto, wideo, trip dobiega końca. Jeszcze tylko przefuniemy sobie tutaj tunelikiem i już będziemy u nas na dzielni. No, także za chwilkę trzeba powyciągać te prepitety z samochodu, jakąś strawą się zająć. No, także to tyle. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś fajnie, sprytnie zmontować. Także podobało się. Daj lajka i zostaw suba, nie bądź żyła. Cześć.